Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami ponownie Arcage. Dzisiaj porobimy sobie trochę zadań i zbierzemy nasze... Nie pamiętam, co tam na farmie zasadziłem ostatnio. W każdym bądź razie odwiedzimy także naszą farmę. Ale jak już tutaj jesteśmy, to zróbmy najpierw te zadania. Przywołam sobie osiołka, żeby nam tutaj poziomował. I biegnijmy w stronę wyznaczonej lokacji. Kolejne zadanie, które możemy wykonać na kilka sposobów. Na przykład chyba zabijając tych priestów. Czy kultystów. Nieważne. Zanim dojdę do lokacji, gdzie mogę zrobić coś innego niż zabijanie ich, to chyba ukończę to zadanie zabijając ich właśnie. O, hałasy w tle. Pralka mi zaczęła wirować podczas nagrania. Zarąbiście. Zapomniałem odpalić mojego buffka chyba. A nie, miałem odpalonego, dobra. Za mało many. O, nasz osioł został zaatakowany. Aż pół punktu życia mu ten kultysta zjechał. Musimy uważać na nasze mounty. Bo przeciwnik chętnie je atakuje. Dostaliśmy jakąś broń. Sprawdźmy sobie od razu. Co my tu mamy? To jest chyba miecz dwuręczny, tak. A nie lubię używać mieczy dwuręcznych akurat w Arcage'u. Wolę dual wielding. No ale w sumie możemy zobaczyć, jak on wygląda. Nie zaszkodzi. Zaraz go założę i zobaczymy. Wow. Całkiem nieźle on wygląda nawet. Tylko jakaś laska to jest. Zaraz sobie go użyjemy. No może trochę go poużywam. Zaraz zobaczę, z czym mam lepszy atak. Ok, zaliczyliśmy zadanie. Musimy wrócić sobie do naszego NPC tam. A w międzyczasie zaraz. Tutaj jeszcze z zadaniem miałem chyba zbroję, której nie założyłem oczywiście. Zaraz sprawdzimy, z czym mamy lepszy atak, ale najpierw oddamy zadanie.
Okej, sprawdźmy nasze statystyki. Gdzie tutaj jest atak? Atak wręcz 93.01. A z tymi przedmiotami 71.20. Sprawdźmy sobie szczegóły. No tutaj chyba nie ma ataku na... Chyba jednak będzie lepiej latać z tą dwuręczną bronią. Okej, na razie, dopóki nie znajdziemy lepszych mieczy, będziemy latać z tym... Jak to się nazywa? Nodachi. Okej. Odpalmy sobie lotnię. I może najpierw zahaczymy o farmę. Później pójdziemy wykonać trochę zadań. Okej, odbijmy w stronę naszej farmy. Już ją widzę. Co my tutaj mieliśmy? Aha, indyki. Mięso z indyka mieliśmy zdobyć. Jeden indyk nam niestety zachorował. Zbierzemy najpierw ryż, zrobimy z niego pożywienie. Dopiero nakarmimy indyki. No i uzyskamy nasze mięsko. Okej, ekwipunek. Gdzie jest ten ryż? Tutaj. Okej, nakarmmy indyki i zdobądźmy mięsko. Potrzebujemy 20 sztuk mięsa z indyka. Dostaliśmy 6 za jednego. Może nam braknąć tych indyków, ale zaraz się okaże. Ile za drugiego? 5. A powinno jednak wystarczyć. Już mam jeszcze 3. No chyba nawet spokojnie nam wystarczy. Więc nie będzie problemu. Zaraz nam się zadanie powinno zaliczyć. Nie wiem skąd zdobyć suplementy dla tego chorego indyka, żeby go wyleczyć. Niestety. Okej, zadanie mamy zaliczone z mięsem indyka. Zobaczmy, co mamy tu po livestock supplement. Może to w item shopie się kupuje.
Zobaczmy, zobaczmy. A nie wiem, nie będę teraz tego szukał. Nieważne, poszukam jeszcze po sklepach później. No to jeszcze jeden indyk. Okej, zaraz sprawdzimy. Pozbędę się tylko śmieci i zaraz sprawdzimy, co potrzebuję na... żeby wykonać tamtego trade packa, na którego mamy teraz zadanie. Okej, sprzedaj to. Zobaczmy, czy tutaj możemy ten livestock supplement kupić. Tutaj nie możemy go kupić niestety. Okej, co my potrzebujemy do tego zadania? Cooking oil. To musimy wykonać, więc potrzebujemy róże albo te drugie kwiatki i oliwki. Okej. Kupmy sobie drzewko oliwne. Olive sapling. Kupię ich 5. I jeszcze potrzebujemy kwiatki. Gdzie są róże? Tu są te drugie kwiatki, a tu są róże. Kupię 5 róży i 10 tych drugich kwiatków, albo 5 tych drugich kwiatków, chociaż kupmy 10 w razie czego. One chyba nie powinny dużo miejsca zajmować. Zaraz sprawdzimy. Szkoda, że nie można po prostu zadziałać tego indyka. On umrze za 1 dzień i 26 godzin. Nie, jak? A, umrze za godzinę 25 minut. Przepraszam. No to nie jest tak źle. O, to jeszcze nam jeden indyk został. Okej, teraz schowam sobie osła, żeby mi to nie przeszkadzało w sadzeniu. I zasieję sobie... Naprawdę, te drzewa są takie wielkie? Tego się nie spodziewałem, okej. No dobra. Zasadźmy sobie 2 drzewka oliwne. I te kwiatki, o, róże też trochę miejsca nawet zajmują. Zasadźmy sobie tutaj róże pomiędzy, gdyż tam drzewo się nie zmieści. Tu jeszcze się zmieszczą. Zmieścimy tu drzewo? Nie zmieścimy. To wpakujmy tutaj róże. Jeszcze jeden krzak róży. I zobaczmy, ile zajmują te drugie kwiatki. Chyba trochę mniej niż róże. Okej. Postawię jeszcze jedno drzewko oliwne w tym miejscu. Jeszcze jedno nam się zmieści? Nie. No to nareszcie miejsca tutaj powciskam kwiatki.
Jeszcze chyba jeden krzak tylko nam się tutaj zmieści. Sprawdźmy, czy gdzieś tutaj jeszcze to upchniemy. Zdaje się, że nie. Okej. To na tyle dzisiaj na naszej farmie. Chodźmy teraz do miasta porobić trochę zadań. Przywołujemy osła, żeby nam zdobywał doświadczenie. No i biegniemy do tej wioski. Oddajmy tu zadanie. Zobaczmy. Tam mamy kolejne do oddania. Muszę zahaczyć jeszcze o magazyn. Jak go gdzieś tutaj zobaczę po drodze, żeby schować trochę przedmiotów, bo nie wiem, czy mnie teraz będziecie słyszeć, bo mi pralka zaczęła wirować ostro. Mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo przeszkadzać na nagraniu. Okej, mamy nasz magazyn. Zaraz wracam, zamknę drzwi. Okej, już jestem. Schowajmy sobie do magazynu. To się nam może przydać. To mięso nam na razie nie będzie potrzebne. To też nie, to również. Jeszcze mamy trochę przedmiotów na sprzedaż. Zaraz się jeszcze udam do sklepu, żeby sprzedać te śmieci. A już nam się może przydać. Okej. Posortujmy sobie w ekwipunku. Udajmy się teraz do zwykłego sklepu. Tutaj sprzedam. Parę rzeczy jeszcze. Okej, wystarczy. No i chodźmy dalej robić zadania. Zerknijmy na mapę. Tutaj zadanie numer 4. Otrzymaliśmy jakieś rękawice.
Które się nadają do chyba do pracy w polu, ale nieważne. Gdzie my, która jest godzina? 1:48. Pasowałoby teraz skoczyć, zrobić to zadanie w tym miejscu. Tam teraz się udam. Przywołam sobie nawet konia w tym celu, gdyż warto by było, zanim zacznie się tam to oblężenie, przydałoby się zdobyć drużynę. Ok, biegnijmy. Mamy 6 minut czasu gry, żeby tam dotrzeć. Później może już być za późno. Jestem ciekaw, ile nam się uda zabić tych minibossów. Właśnie sobie przypomniałem, że ostatnio nie wykonałem zadania w świątyni od kapłana. Muszę pamiętać, żeby skoczyć do merchanta. Tam trzeba kupić jedną rzecz i zanieść ją do kapłana. Wtedy otrzymamy Gilda Star. Oblężenie się zaczęło. Mam nadzieję, że jeszcze mnie ktoś doda do drużyny i że w ogóle zdążę tam dojechać. Bo może już być za późno, niestety. Nikt nas chyba nie doda, jak już oblężenie się zaczęło. Pozostaje nam zabić najwięcej, ile się da, tych minibossów. Staram się nie zabijać kapitana, bo jeżeli go zabijemy, no to w ptokach to się przestaną respić nam minibossy, chociaż już się chyba nie będą respić. No trudno, i tak go zabiją. A jeszcze się zrespiły. Aha, odrodzony. Najpierw trzeba chyba zabić wszystkie bossy, wtedy można zabić tego kapitana i on się nam odrodzi. Koniec walki, niestety. Nikt nas nie dodał. Udało nam się zabić 4, niestety. No. Gdybyśmy byli w drużynie albo w rajdzie, byśmy zaliczyli to zadanie spokojnie.
No ale niestety, no okej. Może uda się następnym razem. Tymczasem wracamy do robienia innych zadań. A gdzie są te kolejne zadania? Na tej mapie to chyba już wszystko. Zobaczmy, gdzie teraz musimy iść. Tutaj. Czyli do kolejnej lokacji. No co, zmierzamy w tamtym kierunku. Przywołam sobie tylko osła, żeby zdobywał doświadczenie i biegniemy. Po drodze jeszcze wykonam to zadanie dla kapłana. Gdyż gilda star nigdy za wiele. A dla kapłana musimy kupić... Gdzie to jest? Jest. Musimy kupić Memory Ink. Coś tutaj do nas strzela, olewamy to, biegniemy dalej. Przywołam jednak konia, gdyż tu jest pod górkę i będzie to trochę długo trwało, ta nasza podróż. Na koniu będzie troszeczkę szybciej. Jedźmy zatem do General Merchanta. Kupimy ten tusz. Zaniesiemy. Następnie udamy się w kierunku kolejnej lokacji. Chociaż może dzisiaj sobie odpuszczę tą następną lokację, a w następnym odcinku po prostu najpierw pójdę na farmę zebrać oliwki i kwiatki i wykonam trochę questów wtedy na tamtej lokacji. Mamy tutaj Memory Ink, kupujemy jedną sztukę, a właściwie możemy kupić sobie od razu kilka sztuk, nie wiem ile, kupmy 5 sztuk, gdyż następnego dnia prawdopodobnie otrzymamy to samo zadanie od kapłana, więc będziemy mieli od razu pod ręką, żeby mu oddać, nie trzeba będzie latać do sklepu. Gdzie ten kapłan tutaj jest? Tam. Coś nas tutaj znowu atakuje. Naszego sprintu nie możemy używać podczas walki. Tylko poza kombatem. Okej, oddajmy mu ten przedmiot i zyskaliśmy Gilda Star. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. W następnym odcinku zbierzemy oliwki i kwiatki. Nie wiem, czy nam starczy na naszego trade packa. Zobaczmy, ile tutaj mamy. Ile potrzebujemy na tego trade packa. Hmm.
Chyba 50 kwiatków i 12 oliwek. No zobaczymy, jak nam pójdzie jutro. Znaczy jutro, nie wiem, czy jutro będę nagrywał, czy pojutrze. Zobaczymy, jak nam pójdzie w następnym odcinku. Ile zdołamy zebrać oliwek i kwiatków. Jeżeli zbierzemy dostateczną ilość, to zrobimy sobie trade runa. Jeżeli nie, to porobimy sobie questy w następnej lokacji, która się nazywa Deuston Plains. Okej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania oraz do udostępniania moich filmów. Zapraszam również do polubienia mojej strony na Facebooku. Do zobaczenia.